A, lubię Rafała Mazura na słuchawce, moi drodzy. Kiedy sobie maszeruję, byliśmy właśnie w sklepie, kupiliśmy trochę zdrowego jedzenia i idziemy do ziomeczka. Może go namówimy na zdrowe trzymanie diety, nie? Zobaczymy. Głuchy chłop. Tam jest jego okno. Ja krzyczę: Arkadio! A chłopa nie ma. A szama stygnie. O, dobrze. Hola. Jakiś nieśmiały chłopczyk za mną. Mało czasu, moi drodzy, bo z podopiecznym zaraz idziemy ćwiczyć. Okej, okay, kolejne drzwi zamknięte, więc musimy przycisnąć domofon. No, moi drodzy, zobaczcie, jaki zdrowy żarcie, a zaraz to się przemieni. O, i jest gotowe, nie? Wiemy, własnego, pomidorem. Ostatnie 10 sekund, dawaj. Sztywny plan. Oddychaj, oddychaj. Brzuch spięty, pośladek spięty. Trzymamy. Tak jest. Z treningu na trening coraz szybciej. Dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy. Hop. Dawaj, dawaj. Jeszcze trzy ruchy. Trzy ruchy. No, jest i kawka. Winko. Naturalna przedtreningówka. Cheers. O. Cheers. Ty, dobre faktycznie jest to wino, nie? Słodkie. Słodkie, ale jest smaczne. Kurwa, wino piją ty przed treningiem. Pokaż to wino widzom. Bo to jest takie wino, moi drodzy, ogólnie z tego. Wino Malaga się nazywa. Wygląda w ten sposób. Kartohal, ale tutaj macie napis Malaga. I tutaj. Nie wyostrzy, wyostrzy. I bardzo dużo ludzi to tutaj pije, mówiłeś, nie? Ja tego nie mówiłem. Nie, w sensie, że widziałeś tych ludzi. A, widziałem. No, a ja słyszałem, że dużo pije, więc wszystko się zgadza. I faktycznie, niby, że kosztuje 8 euro, a tutaj możecie znaleźć bardzo dużo win, które kosztują mniej i są też spoko, ale to na przykład jest bardzo, moim zdaniem, w stosunku jakości do ceny opłacalne, smaczne. Bo ma 15%, jeżeli ktoś jest imprezowiczem, no to bardzo łatwo wchodzi, bardzo łatwo się upić. Jak będziecie w Malazji, na pewno polecam spróbować winka tego, nie? Bardzo łatwo chodzi. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Jest, nie? Klimka. Wiatrak. Słabo. Znajdujemy się w miejscu pracy, po rozgrzewce. Jest dobrze. Na Marci, a.k.a. Quick Pump. Jak twoja pompka? Archie, a.k.a. 15 minut crazy workouts in Spain. A my lecimy po swojemu. Tradycyjnie. Zobaczcie tutaj. Wszystko siedzi jak należy, moi drodzy. Wszystko siedzi jak należy. Ciach. Przygraj, co, żoneczku? Co? Powiem widzom, jak robię. Moi drodzy widzowie, pierwsze ćwiczenie, zaczynamy super seria, połączenie podciągania, hop, i połączenie rozpięteczek na bramę. Trzy serie, super seria. Od razu brama. Nabito, nie? Nabito. Nabito mnie po tym, kurde, winaczu, nie? Ty, ale lepsza forma niż jak ostatni raz tu byłem, nie? Większy trochę jestem. No dobra, nieważne. Koniec narcyzowania, druga super seria. Ściąganie. Pod chwytem tym razem, bo nad chwytem się podciągaliśmy. Cia, w ten sposób. Wyciskanku, moi drodzy. Na płaskim, bo najlepiej mi wchodzi.
oczywiście po każdej seryjce trzeba złapać trochę światła, się zaprezentować. Dobre światełko, czy idziemy pod lepsze? Dobrze jest. Pod lepsze, chodź, chodź, ja cię zaprowadzę. Super, zobacz! Tutaj, tutaj, tutaj. Zobacz. Jest, co? Jest różnica, co? Trzecia super seria, moi drodzy. Chodź, 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 chodź. Trzecia i ostatnia. Jest dobrze. Widać mnie? Po treningu, złote rybki. Coś odleciało. Nie wiem, co odleciało, ale opuściłem kamerę. I coś odleciało, cholerka. Sprawdzę to. No, mam nadzieję, że nic się nie stało. Po treningu, złote rybki, misiaczki, idziemy zjeść coś. Opa, opa, zagłusza muzykę, która gra w tle, żeby nie było praw autorskich! Żeby reklamy się zgadzały i hajs z nich! Dobra, moi drodzy, strefa chill, tak zwana godzina 17. Patrzcie, jaki widok stąd jest. Ziomale, zobaczcie. Ciach. 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 No, także czas troszeczkę się poopalać, coś popływamy. Nie? Morda. Ale kiemu, kurwa. Bo się utopię. Kiemon. Witajcie, moi drodzy. Wiecie, co wam powiem? Takie wieczory jak teraz to jest najlepsza pora do po prostu wychodzenia z domu w Andaluzji, zwłaszcza latem, bo teraz tak naprawdę dopiero zaczyna się życie, dopiero zaczyna się dzień. Jak jest dzień, jak wrazi to słońce, jest 40 stopni, to wiesz, jest tak gorąco, że no kurde, spalić się można na dworze, nie? Tylko w cieniu albo w basenie i to nie za długo, bo nie dasz rady tak naprawdę, zamulicie i w ogóle. A teraz wiesz, ludzie wychodzą dopiero i tak naprawdę żyją tutaj w nocy, nie? Tak to wygląda. No i mówię wam, te wieczory, pamiętam, jak kilka tygodni temu byłem w Polsce na jakiś czas, tam na chwilę, na kilka dni, tam te wieczory były troszeczkę zimne, a tutaj są takie właśnie idealne, może chwilami, czasami jest tak zbyt duszno może, natomiast jakby większość jest taka przyjemna, cieplutka, czy to na plaży posiedzieć, czy to wiesz, gdzieś pójść na jakieś otwarte takie imprezy, czy beach kluby, mega można fajnie spędzić czas. Dobra, mordeczki, lecę, także mam nadzieję, że podobał wam się vlog. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, cześć.